Serdecznie witamy widzów zgromadzonych w Kinoteatrze Powiśle w Sztumie. Zapraszamy do obejrzenia spektaklu pod tytułem Czerwone Trzewiczki. Prosimy o niewyłączanie sprzętu elektronicznego podczas spektaklu w celu zarejestrowania tego, co będzie się działo na scenie. Życzymy miłego odbioru i pozytywnych wrażeń. Postarać. Nawet burmistrz. Tato, poślij.
Jest on umówiony z moją ulubioną córką. Ależ tato, jestem twoją jedyną córką. Tak, tak, racja. Chce pan dzisiejszą gazetę, burmistrzu? To wydanie nadzwyczajne, to świąt już tylko dwa dni. Na święta drukują same dobre wiadomości. O, zatrzymaj resztę. Dziękuję, panie burmistrzu. Widzę, że już jest pan w świątecznym nastroju. Ha, ha, ha. Zdaje się, że tak. Ha, ha, ha. Chyba tak. Chodź, tato. Gazety, gazety. Kto chce gazetę? Dobry wieczór, Lucjo. Czy mogę ci pomóc? Oczywiście, tak. Miasto wygląda cudownie. W tym roku chyba wszyscy ozdobią domy. Wszyscy z jednym wyjątkiem. Przeklęty mróz, przeklęty śnieg, przeklęte święta. No tak, biedny, samotny ja. Co roku jest tak samo. Dobry wieczór, Jan. Te święta, czyś zapomniał? Im szybciej przyjdą, tym szybciej miną i będzie spokój. Na Boga, nie rozumiem, czemu tak nie znosi świąt. A ja nie rozumiem, dlaczego tak bardzo je kochasz, więc jesteśmy kwita. Kocham wszystko, co się z nimi wiąże. Zapalanie świec, wigilijne potrawy, nabożeństwa w kościele, radosny świąteczny nastrój miasta. Uwielbiam też kupować świąteczne podarki dla krewnych. W tym roku bierzemy ciepły zimowy płaszcz, a moja córka ma kilometrową listę życzeń. Ale ja nie mam rodziny. Nie masz nic innego do roboty niż ogrzewaniu się przy moim piecu? Nie masz powodu do gniewu. Rozumiem twoją aluzję. To nie była aluzja. Już dobrze, dobrze, wychodzę. Czego tu szukasz? Zjawiłeś się po świąteczną jałmużnę? Nie zawracaj głowy, Aldo. Święta to tylko wymówka dla chciwych. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Co? Kto tam? Chcesz gazetę? Mam jeszcze jedną. Nie widzisz, że jestem zajęty? Nie mam czasu na czytanie żadnych gazet. Piekarni mają pyszne ciasta. Powinieneś kupić, żeby poczęstować świątecznych gości. Wiesz równie dobrze, jak ja, że nikt mnie nie odwiedza. Ani teraz, ani tym bardziej w święta. A co roku mam nadzieję, że to się zmieni. Ja nie pragnę jednak, żeby spędził te święta wesoło. Myślałem, że to znowu ta starucha. Co? Nie chcę się z to powiedzieć, czy pan jest staruchą. Z pewnością pan nie jest stary. Mniejsza o to. Przyszliśmy tu w bardzo pilnej sprawie. Czym mogę służyć, burmistrzu? Szukamy najpiękniejszego prezentu. Obawiam się, że tutaj go nie znajdziemy. Musimy spróbować wszystkich możliwości, Matyldo. Dobra, pokaż nam swój najlepszy towar, szewcze. Przepraszam, burmistrzu, od dawna nie uszyłem nowych butów. Większość dochodów przynosi mi naprawa starych dla mieszkańców naszego miasta. Chodźmy, tato, marnujemy tylko czas. Widzisz, Aldo, właśnie straciłem kupca. Miau. Masz rację, Aldo.
powinienem zaproponować, że uszyłem, dla córki burmistrza buty z tej czerwonej skórki, którą zaoszczędziłem. Ale już za późno. Burmistrz znajdzie podarek gdzie indziej. I to burmistrz wrócił. Burmistrzu, rad jestem, że pan wrócił. Dobry wieczór, Janie. A to tylko ty, Celino. Tak, to tylko ja, ale dziś mam dla ciebie robotę. Co to jest? Nie uwierzysz mi, Janie, ktoś wyrzucił takie wspaniałe buty. Te buty nadają się tylko na śmietnik. Są do niczego. Miałam nadzieję, że zdołasz coś z nich wyczarować. Tak bardzo bym chciała, żeby się zmniejszył i naprawił je dla Elizy, mojej wnuczki. To ma być gwiazdkowy prezent. Żeby naprawić te buty, potrzeba chyba cudu. Mogę zapłacić. Zapłacić? Ale czym, Celino? Proszę, Janie, to moja najlepsza wąska chrustu. Chciałam ją zostawić dla małej Elizy, ale przecież mogę dać ją tobie. Dobrze wiesz, że chrustem się nie najmę. Proszę, Janie, wąska chrustu to zbyt mało, zamiast za twój trud. Ale to wszystko, co mam. Elizabeth potrzebuje tych butów. To ma być prezent. Jajka. Myślałam, że zdołam obudzić w tobie świąteczny nastrój. Świąteczny nastrój? Chyba chciwość. Wszyscy tak przejmują się prezentami. Mnie nikt nigdy nie dał prezentu, a już zwłaszcza w święta. Janie, zaskakujesz mnie. Święta to więcej niż podarki. Nie wydaje mi się. Prezenty na gwiazdkę to symbol cudownego daru od Boga. No tak, ale... Cóż, Janie, dobranoc. Chyba pora na sen. Nie obawiaj się, przynoszę dobrą nowinę. To nie może być prawda. Czy ty jesteś prawdziwy? Ja nie. W tym roku możesz z radością oczekiwać świąt. I ty także? To chyba jakiś koszmar. Ponieważ otrzymasz szczególny dar. Nikt nie jest tak głupi, żeby kupić mi prezent. Nie znoszę podarunku. To będzie cudowny dar, ponieważ przychodzi od Boga. Dar od Boga? Dla mnie? Koniec części pierwszej. Zapraszamy Państwa na krótką przerwę.
księgarza po drugiej stronie ulicy. Dziękuję bardzo za świetny pomysł. O, siostra, mogę wpaść. Witaj, Anu. Witaj, Janie. Oszukuję najpiękniejszego prezentu dla bardzo ważnej osoby. Co mogłabyś mi zaoferować? Niech zapomnę. Czego szuka. Ale bardzo ci dziękuję. Życzę radosnych świąt. Tobie też, Janie. Może tutaj uda mi się znaleźć coś odpowiedniego. Witaj, Zofio. Witaj, Janie. I o czym widzę w radosnym nastroju? Co cię do mnie sprowadza? Przychodzę do ciebie w niedzielę. Jakiej sprawie? Szukam najpiękniejszego prezentu dla bardzo ważnej osoby. Nie mogłeś lepiej trafić, Janie. Spójrz tylko, to piękny pozłacany zegarek z XIX wieku. Jego tarcza wykonana jest z porcelany, a jej zamknięcie zdobią cenne kamyki. Wiesz, masz rację, jest on doprawdy piękny. Lecz wybacz, ale to nie to, czego szukam. Dziękuję i życzę wesołych świąt. Wzajemnie, Janie. Może tutaj mi się poszczęści. O, dzień dobry, Janie. Chcę widzieć, czym mogę służyć? Poszukuję najpiękniejszego prezentu w ustawie. Co powiesz o tym uroczym obrazie, jednym w swoim rodzaju? Nie, jest on doprawdy piękny, lecz to nie to, czego szuka. Nie masz czegoś innego w ustawie? Ta rzeźba jest doskonała. Wygląda jak prawdziwa, nieprawdaż? Nie, chyba już kiedyś taką widziałam. Nie masz czegoś innego? Pięknego, niezwykłego i osobliwego. Mam, Janie. Mam coś czegoś. Ale to jest zwykłe pudełko. Tak myślisz? Ha, popatrz na to. Ja Jura. Tata. Ale to jest cudowne. Tata. Thank you.
Czy mogę się doczekać pierwszej gwiazdki? Ja też. Mama przygotowała tyle smakołyków. A ja z tatą przygotowaliśmy rodzinny koncert kolęd. Ale chyba najbardziej wszystkie dzieci nie mogą się doczekać świętego Mikołaja i prezentów pod choinką. Prezentów wymarzonych. Prezentów, na które czekamy cały rok. Ja prosiłam świętego Mikołaja o wielkiego pluszowego misia. A ja o grę planszową, w którą moglibyśmy grać całą rodziną. Jeżeli chodzi o mnie, to Mikołaj wie, że mi wystarczy jego czekoladowa podobizna i torba cukierków. Ding dong, ding dong, spadł już śnieg. Pierwsza gwiazdka z nami jest. Jest ktoś taki, ktoś kto chce właśnie dziś odwiedzić mnie. Miły, starszy, siwy pan z wielkim korkiem przyjdzie sam i dostaniesz to, co chcesz. Dzisiaj jest uroczystej wigilijnej kolacji zasiadamy, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Ding dong, ding dong, spadł już śnieg. Pierwsza gwiazdka z nami jest. Jest ktoś taki, ktoś taki. Ding dong, ding dong, spadł już śnieg. Przyjacielu, wiedziałem, że dziś się zjawisz. Ja. Pasuszek włosy. Masz rację, Aldo. Zbyt długo nie śpiewałem tej kolędy. Na pojace grałam. Ja. Zapomniałem już słów, ale to nie szkodzi, jeżeli śpiewamy je tylko w czasie świąt. Ja. Patrz, Aldo, oto najlepsza skóra w kraju. Trzymałem ją wiele lat na właśnie taką okazję. Mia! Wiem, że jej mało, ale jest znakomita. Zrobię z niej coś wspaniałego. Mia! Srebrne ćwieki, ręczna robota mojego ojca. A te srebrne dzwonki są z mojej pierwszej choinki. Byłem taki szczęśliwy. Mia! Szykuję prezent, Aldo. Gwiazdkowy prezent. Mia!
wiem, co sobie myślisz, ale powiedziano mi, że w tym roku dostanę niezwykły dar. Więc muszę mieć coś równie pięknego w rewanżu. Thank you.
niezwykłego gościa. Muszę go przyjąć jak najlepiej. Miau! Myślę, że nasz gość nie obrazi się, jeśli kupię ci jedno słodkie ciastko. Jeśli dam ci jedno słodkie ciastko. A ty, Aldo? Miau! Nareszcie! Doczekałem się! A, to tylko ty, Fryderyku. Też się cieszę, że cię widzę, Janie. Przyniosłem ci coś. Prezent na gwiazdkę. Znaczki? Jakie przydatne. Wesołych świąt, Janie. Na pewno zmarzłeś. Weź i ogrzej się przy ogniu. Ojej, naprawdę ogarnął cię świąteczny nastrój. Wiesz, chyba tak. A w ogóle czekam na kogoś. Przyniosłam ci podarek, Janie. Świąteczne wydanie gazety. Nie musisz po nią wychodzić. Jest taki mróz. O, jak to miło. Dziękuję. Zastanawiałam się, co tak pachnie. Wigilijna wieczerza. Sam ją szykowałem. Może się do nas przyłączysz. Usiądź i rozgość się. Miau! Janie, usiądź z nami. Wiesz, chyba tak zrobię. Jeszcze wcześniej. Zaraz przybędzie mój gość. Gość? Na kogo tak czekasz? Oto i on. Czekajcie, sami się zdziwicie. Wesołych świąt, Janie. Przyniosłem ci prezent. Mój kalendarz. Burmistrz? Jak to miło. Dziękuję. To dla mnie wielki, jeśli chodzi o coś tak jakoś... Nie tłumacz się, Janie. Wiem, że moja Matylda jest czasem kapryczna, ale cóż na to poradzę. To jest moja jedyna córka. Może przyłączy pan się do nas? Dziękuję. Nigdy nie odmawiam poczęstunku. Janie, nie usiądziesz z nami? Jest czas odmówić wigilijny pacierz. Jesteś tutaj gospodarzem. Wiesz, chyba tak zrobię. Jak byłem mały, śpiewaliśmy taką kolędę. Boże, człowieku.
przepadł, ale dzisiejszy wieczór był cudowny. Miau! Miau! A to znowu ty przychodzisz z kolejną bajką? Nie dostałem tego prezentu, który mi obiecałeś. Wszystko przygotowałem. Ozdobiłem dom, rozpaliłem w piecu, upiekłem pierniki i specjalnie uszyłem czerwone trzewiki. Pozwól, że ci wytłumaczę, Janie. Jak wiesz, otrzymywanie podarków to miły zwyczaj, lecz prawdziwym przesłaniem tych świąt jest najważniejszy dar. Syn Boży zrodzony w Betlejem. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus, nasz Pan. Miau! No, tak, tak. Zbawiciel, którym jest Jezus, nasz Pan. Teraz rozumiem. To był ten cudowny dar. Tato, gdzie on je niesie? Matyldo! Masz dziecko, to prezent. To dla mnie? Dziękuję, że sobie świąt. Wiesz, dostałem dziś cudowny dar od Boga. Przynajmniej tyle mogę uczynić. Niech ci Bóg błogosławi, Janie. Ależ tato! To na tym polegają święta, Matyldo. Raczymy się prezentami, bo Bóg nam dał najcudowniejszy dar. Wesołych świąt. To dla mnie? Dziękuję.
Drodzy Mariaktorzy, szanowni rodzice, babcie, dziadkowie, wszyscy miłośnicy małego teatru. Przed chwilą obejrzeliśmy, chyba się wszyscy ze mną zgodzą, przepiękne, wzruszające przedstawienie teatralne, które wprowadza nas już w świąteczny nastrój, atmosferę zbliżających się świąt, tych magicznych, najbardziej magicznych świąt Bożego Narodzenia. Byliśmy świadkami przepięknej scenografii, przepięknej muzyki, pięknie śpiewanych kolęd, no i przede wszystkim mistrzowskiej, genialnej gry aktorskiej, tych małych aktorów. Także jeszcze raz duże brawa. Jest mi tym bardziej miło, że są to uczniowie szkoły, w której mam przyjemność pracować. Są to uczniowie uczęszczający na kółko teatralne Dwójeczka. Dzisiaj wcielili się w rolę bohaterów przedstawienia teatralnego pod tytułem Czerwone Trzewiczki, gdzie, jak słyszeliśmy, jednym z bohaterów był burmistrz. Nie wiem, czy był to burmistrz Sztumu, ale chciałbym z tego miejsca w imieniu pana Leszka Tabora, burmistrza miasta i gminy Sztum, który z przyczyn losowych nie mógłby dzisiaj obecny na dzisiejszym przedstawieniu i prosił mnie, aby w jego imieniu, ale również chciałbym w imieniu przewodniczącego Rady Miasta Czesława Oleksiaka, który w tej chwili jest na wigilii z osobami najbardziej tego potrzebującymi, w imieniu własnym i w imieniu całej Rady Miejskiej, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym małym aktorom. I oczywiście chciałbym podziękować i złożyć szczególne podziękowania dla pani Krystyny Bugowskiej-Marcinkowskiej oraz jej córki Ali Marcinkowskiej, którą również zapraszam na scenę. Alu. Stała? Dobrze, Alu, zapraszam. Chciałbym w imieniu, tak już się powtarzam, w imieniu burmistrza, taką skromną wiązanką podziękować za to przedstawienie. To przedstawienie jest już po raz kolejny. Także za chwilę podziękuję tą skromną wiązanką. Natomiast dzieciom chciałem podziękować oczywiście słodyczami drobnymi. Także chwileczkę możesz. Jeszcze chciałem powiedzieć, że tu pan burmistrz to powinien specjalny prezent nie dość dla wszystkich aktorów, ale nie wiem, jak szef ma na imię, chodź kolega. Jak masz na imię? Nazywasz? Osiecki. Paweł Osiecki. A z której klasy jesteś? Trzeciej. No, wielkie brawa dla Pawła, ale oczywiście można powiedzieć, że Paweł odegrał rolę pierwszoplanową, ale myślę, że dzisiaj wszyscy byli po prostu postaciami pierwszoplanowymi i na twoje ręce chciałbym te drobne słodycze, żebyś poczęstował wszystkich po przedstawieniu. Natomiast poproszę panią Krystynę i panią Alę, żebym wręczył tą drobną, skromną wiązankę. Myślę, że za trud, za pracę. Zobaczcie państwo, ile tutaj wymagało to pracy. Sama scenografia, reżyseria. Także bardzo, bardzo dziękuję w imieniu samorządu, w imieniu własnym. Cóż, korzystając z okazji, że święta się zbliżają, chciałbym w imieniu samorządu wszystkim państwu życzyć zdrowych, spokojnych, radosnych, życzliwych świąt Bożego Narodzenia. Dzieciom oczywiście bogatego gwiazdora, jeszcze raz bogatego gwiazdora, a w nowym roku 2017 dużo życzliwości, radości, pomyślności, zdrowia i spełnienia marzeń. Także dziękuję bardzo. My w imieniu rodziców chcieliśmy serdecznie podziękować przede wszystkim pani reżyser, pani Krysi Bugowskiej-Marcinkowskiej za ogromne serce przede wszystkim okazywane naszym dzieciom. Ja wiem, że powoli się kończą zajęcia teatralne, ale ja nie wiem, czy oni odpuszczą.
bo oni już są tak przekonani, że pani Krysia będzie dalej ciągnęła i ich rozwijała. Oni kochają te zajęcia, przynajmniej moja Jurka uwielbia, zresztą Małgosia tutaj też kiwa głową i myślę, że wszyscy tak samo. Więc dziękujemy pani Krysiu bardzo serdecznie. Dziękujemy również wam, młodzi aktorzy. Jesteśmy bardzo dumni. Ja będę teraz płakać, ale wszyscy rodzice są naprawdę bardzo wzruszeni. Dziękujemy wam za ten prezent, bo to jest prezent od was dla nas na święta. W tym zabieganiu, w tym gonieniu za zakupami, potrawami. To dzisiaj była taka chwila, żeby się zastanowić, co tak naprawdę najważniejszego jest w tych dniach. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie i bardzo serdecznie wam się kłaniamy. Dziękujemy również pani Alicji Marcinkowskiej za pomoc w przygotowaniu tego spektaklu i za te wszystkie dekoracje, które pani Ala sama przygotowała, namalowała. Także duże brawa dla pani Alicji. Dziękujemy. A dla wszystkich aktorów mamy tutaj niespodzianki.